Dobry wieczór Państwu. Stadion imienia Ernesta Pola. 14 luty 2020 roku. Walentynki, Dzień Miłości, ale kolejna również dawka polskiej ekstraklasy, ponieważ w 22 kolejce Górnik Zabrze na własnym obiekcie podejmuje Arkę Gdynia. Komentuje to spotkanie dla Państwa Damian Wilpert, Radio Gold. Zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie, ponieważ zarówno Górnik i Arka Gdynia to są drużyny, które potrzebują zdobywać punkty. To są drużyny, które są w dolnej części tabeli. No i Górnik, Arka, to w takich spotkaniach wiedzą, że trzeba grać zawsze o wszystko. Górnik Zabrze 84, bramce Martin Hudy, numer 3 Boris Sekulić, numer 2 Przemysław Wiśniewski, młodzieżowiec, numer 5 Paweł Bochniewicz, 64 Erik Janża, 15 Roman Prochaska, zawodnik, który zadebiutuje przed własną publicznością, zadebiutuje w Górniku Zabrze, zastąpi dzisiaj Szymona Matuszka, który w Kielcach zobaczył żółtą kartkę. 8 Alessana Manek, 33 Erik Jirka, 10 Łukasz Wolsztyński, numer 9 Jesus Jimenez, numerem 17 Igor Anchulo. Arka Gdynia, numer 1 Paweł Steinbors, piłkarz, który bronił tutaj już w Górniku, piłkarz, który zna dokładnie ten obiekt. 33 Damian Zbozień, 3 Christian Magoma, 23 Luka Maric, 17 Adam Marciniak, kapitan drużyny Arki, numer 7 Maciej Jankowski, 14 Michał Nalepa, 16 Adam Deja, 10 Marko Wejnowicz, 35 Mateusz Młyński, który zastąpi dzisiaj Nemanię Michajlowicza, który w poprzednim spotkaniu przeciwko Krakowi nie rozegrał za najlepsze tutaj spotkanie. To też Młyński właśnie jako młodzieżowiec jest w jego miejscu. Numer 91 napastnik drużyny Arki Gdynia, Fabian Serarens. Sędzią głównym tego spotkania jest Szymon Marciniak z Płocka. Sędzia asystent Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. Techniczne Monika Mularczyk. Mamy kobietę jako sędzię techniczną. Sędzia VAR Paweł Gil, Marcin Barkowski. Delegat PZPN Mirosław Starczewski. Zawodnicy już na swoich połowach. Górnik Zabrze w białych koszulkach. Piłkarze Arki Gdynia żółte. Górnik na tym etapie to 12 drużyna pokoju Ekstraklasy z dorobkiem 24 punktów. Drużyna z Zabrze dotąd zanotowała 5 zwycięstw, 9 remisów oraz 7-krotnie schodziła z murawy pokonana. Jak słuchać, bardzo głośny doping kibiców Górnika Zabrze. Jeżeli chodzi o drużynę Górnika, na własnym obiekcie zawsze mogą liczyć na swoich kibiców. Jeżeli chodzi o temperaturę tego spotkania, mam około 6-7 stopni. Trochę wiecznie, natomiast przed samym meczem, około 1 godziny, 2 godzin, dosyć intensywnie padało i murawa dzisiaj jest bardzo wilgotna. Także tu, jeżeli chodzi o bramkarze Steinbors, Hudy, to przy takich warunkach zawsze ta piłka jest szybsza. Jest pierwszy gwizdek sędziego. Arka Gdynia rozpoczął z numerem 14 Michał Nalepa. Piłka po stronie Górnika Zabrze. Nalepa, 23 Luka Maric, zagrywa do Steinborsa. Długa piłka w środek pola. Wiśniewski, Alassana Manek, odegranie do tyłu, ale nadal przy piłce utrzymuje się Manek. Z numerem 3 Sekulić. Piłka wyszła na aut. Trenerami obu drużyn Marcin Broz, Górnik Zabrze, trener Arki Gdynia Aleksander Rogić, Adam Marciniak do Maricia. 17 Marcinek ponownie. Piłka do Maricia trafia. Steinbors. Na razie przy piłce utrzymują się piłkarze Arka Gdynia. Manek próbował przejąć tę piłkę. Próbował ją przyjąć, natomiast źle ją przyjął i piłka wyszła na aut. 17 Marcinek ponownie z autu do Serarensa. Natomiast ten źle ją przyjmuje.
Wejinowicz, zagranie na skrzydło do Młyńskiego. Młyński na prawej stronie, obok niego Erik Janża. Erik Janża jednak szybszy od Młyńskiego, przejmuje tę piłkę. Dogrywa do Jesusa Jimeneza, ten na lewej skrzydle. Ale traci tę piłkę. Piłka jest przy nodze Pawła Steinborsa. Dwa sezony w Zabrzu. Steinbors to zawodnik Łotysz, który znakomicie zna ten obieg, o czym mówiłem wcześniej. Bardzo doceniane piłka z naszej ekstraklasy. Wiele mówi, że to jest prawdopodobnie najlepszy piłkarz polskiej naszej ligi, jeżeli chodzi o pozycję bramkarza. No coś w tym jest, jeżeli chodzi o rok 2019. Ten zawodnik został wybrany na Łotwie.